Cześć, tu Rodzinka na Rybach. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Zieleniec, na łowisku Bagier. Pogoda w końcu dopisała, chłopcy się już rozkładają. Zobaczymy, co nam to dzisiaj przyniesie. Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy łowić klasycznie feder na feder. Użyjemy zanęty trapera, lin, karaś. Musimy ją sobie namoczyć. Trzymajesz papiery. Ładnie pachnie. Bardzo fajna granulacja. Drobna taka frakcja. I dosypiemy chyba troszeczkę zanęty zielonej. Marcepan zielony. Dobra. I jedziemy namaczać trochę. Przydałoby się śmigiełko, ale ręką też można. Już ten telefon mi wyleciał. Ale pachnie ładnie. Już się ładnie klei. Dobra, chyba przymoczymy. No i dobra. Teraz tak, przysypiemy sobie ją do tego wiaderka. Niech ona dojdzie ładnie. Później ją będziemy przesiewać. I teraz będziemy przesiewać ziemię z gliną. I mamy glinę standard wiążąca. 2 kilo, czy 1,5 kilo, 2 kilo. Daj ten nóżek. Kacper. Wiatr trochę ustał, nie? Mhm. Czy macie tamten woreczek? To włóż Kacper do tego wszystko. No, przez te sito. Zobaczcie, jak ładnie idzie przez te sito. Dobra. Teraz dajemy drugą. To jest mieszanka klubowa jezioro. To ciemniejsza, fajna. Trzymajcie, chłopaki.
No i na tamtym sicie, żeby był problem, a to zobacz. Trzeba będzie kupić takie 3 mm te czwórka. No to ma troszkę duże oczka. Proszę? Troszkę duże oczka ma. No ale zobacz, jak sobie fajnie radzi z tym. Na tamtym małym bym tu nie mogłem przesiać, nie? Ona jest fajnie taka kleista. O. A zanętę też będziesz na tym, czy na tym mniejszym przesiewał? Najpierw tak, później tak, zobaczymy. Tylko na razie technikę przyjąłem. O. Już troszeczkę inaczej wygląda. To teraz będę miał problem. Nie mam gdzie tego przesypać. Za mało wiadra wzięliśmy. Co my tu mamy, Kacper? Który jest takie głębsze? To chyba jest głębsze. Tamto, nie? No, to drugie. Dobra, to musimy to powyciągać. No, taki wypad na szybko to. Słabo przygotowani. Dobra. Słabo, nie słabo. Chłopaki, weźcie tą pokrywkę i ten ręcznik do auta to zanieść. Żeby nam tu wiatr, bo dosyć dzisiaj wczoraj wiało. Myślałem, że dzisiaj tak nie będzie wiało, ale są takie porywy wiatru. Była ładna woda. Głębokość tutaj jest chyba między 4 a 8 metrów. W zależności od miejscówki to jest. Było wyrobisko gliny. Teraz tak, chłopaki, tutaj sobie dochodzi zanęta. Ziemia jest przesiana, ją przemieszam trochę. O, zobacz. W samochodzie za chwilę uciągniemy. Dobra. I co, przesiewamy na tym drobniejszym sicie teraz. Dobra. Jedziemy z koksem. Sobie trochę za dużo nasypałem, ale idzie, nie jest tak tragedia, taka tragedia jak na tym. Trochę mniejsza jest ta. Uła. Uła, nie ma jakiejś rękawiczki? Nie, chyba nie wzięliśmy, a to się tylko jest ostre, nie? Daj tacie tam jeden papierek z gliny. Daj mi z gliny ten papier. No daj. Sicie nie za bardzo pójdzie. Strasznie się czepia. Thank you.
O, lecąc. Jednak trochę jest za cienkie, ona jest, wiesz, do tej gliny, tej jaśniejszej. To chyba była rzeczna, tak? To się jak nazywa? Dobra, mniejsza o to. To do tamtej to tak, można by było przesieć, ale ta jest... Tą argilę, tą jasną. Ta ciemna strasznie, ciężko z nią przesiać. Dobra, zrobimy tak pół na pół. Będzie trzeba pukać później. Dobra. Teraz tak. Zrobimy tak pół na pół. Z powrotem. Dobra. Zabierz to kasę. Mówimy trochę na bogato, bo mamy w sumie, to jest ile, 4 litry? Czy 3,5 litra? Czy... Tak, półtorej. No, 3,5 litra gliny. No i tu będzie, tam był litr. Czy kilogram był, czy ile tam było? Nie wiem, trzeba było zobaczyć na opakowaniu. Kasper, zobacz, ile było na opakowaniu zanęty. Już nie pamiętam, ale jeszcze sobie te miarki kupić będzie mi lepiej. Zanęty. Z przodu. No, ładnie się klei. O, pokaż to tak, zobacz, jak ładnie to wygląda. Kilogram w tej... Patrzysz? Ale granulacja jest okej, nie jest tragedia. Dobra. I co, przysiewamy zanętę i ustawiamy stanowiska, już wędki nadojdzie. Kacem, schowaj to, ten scyzoryk. Dobra. Widzę nawet jakaś jest konopia w tej zanęcie. Kukurydza. No, gdzie niby była taka frakcja dosyć malutka. Ale jest spulchnione. Taka spulchniona fajnie. No i dobra.
Zanęta przygotowana, stanowiska chłopcy mają naszykowane, zaczynają łowić. Nie wiemy, jak długo tu dzisiaj posiedzimy, bo jest bardzo zimny wiatr. Jeśli nam się coś uda złowić, to na pewno wam pokażemy. Chłopcy zmarzli, poszli się ogrzać do auta. Na placu boju został tylko Patryk. Jak idzie? Słabo. Nie biorą? No, na razie nic. A jak często przerzucasz? Co
jakieś 2-3 minuty. I cisza. No nic, czekamy na branie. Ale jest naprawdę, zrobiło się teraz zimno, wieje. No zobaczymy. Przyjmę, że jest godzina i... Może chociaż jakaś mała splątana wzdręga się złapie? Oleg wrócił na plac boju. Oluś, co będziesz robił? Przerzucasz? Oleg dzisiaj łowi na tym. No, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Na sygnalizatorze? No, wyleciało mi z głowy. Tak. Mówi, że jest za duży wiatr, żeby widział, co się ze szczytówką dzieje. Podciągasz, Oluś? Dobra, za dużo trochę pociągnąłeś. Dobra, spróbuj mi dać tu, do wiaderka, ci naładuję. Dobra. Aluś, ty też nie miałeś dzisiaj brań, nie? Nie są strasznie ciężkie warunki, a i tak nie wiadomo, czy... Bo nie ma tu w ogóle nikogo wędkarzy, nie? Nie wiadomo, czy... No nie, dzisiaj akurat nikogo nie ma, puściutko. Teraz jakiś pan przyjechał. No, teraz podciągnij tak jak zawsze. Jak przyjechaliśmy rano, to ktoś był, ale zaraz się pozwijał, też mu chyba nie szło. Tu mama teraz uchwyci. Obierz punkt. Bardzo ładnie. O, troszeczkę wyżej najpierw, patrz na szczytówkę. O, puściła i teraz do wody i podciągaj. No już na takie zawody nawet by się nadawał małe. No i połóż sobie sygnalizator. To jest bardzo ciężkie łowienie, ta fala jest dosyć duża. No i zimno, jest zimno. Jest zimny wiatr. Także jeszcze chwila, też będziemy się zaraz powoli zwijać. Tego troszeczkę rzeczy mamy. Ogólnie wydawałoby się, że pogoda jest lepsza jak było ostatnio, bo świeci słońce, ale ten wiatr jest taki zimny, że ciężko wysiedzieć nad wodą. Też dzisiaj nawet w sumie 30 gram mam koszyczek, byłbym nawet dać mocniejszy, ale to już na zawody zostawię. No, robaczki nawet nie ruszone. No już sporo tutaj zanieciłem. Jestem na klipie, więc raczej jest to. No już troszkę też siedzisz, a przerzucasz co chwilkę. No. Więc jedzonko tam na pewno mają. No nie są dzisiaj chętne. No, musiałbym jeszcze wygruntować, uwaga. Mogę rzucać? Mhm. No zobaczymy, czy nam się coś dzisiaj tutaj powiedzie, czy nie. No nic, na dzisiaj się już zwijamy. Niestety dzisiaj było bez żadnego brania, ale słychać pewnie w mikrofonie, jaki jest wiatr. Chłopcy trochę porzucali, poćwiczyli. Trudno, następnym razem może będzie lepiej. Także do zobaczenia na kolejnym naszym wyjeździe. Do zobaczenia, hejka. Trzymajcie się.